Siemanko, moi drodzy. Mamy kolejny pik tydzień. Jest mniej więcej 7:30. Troszeczkę pospałem dłużej niż chciałem. Ale wczoraj do pierwszej siedziałem, edytowałem odcinek. Żeby coś było na tego YouTube'a. Tutaj już trwa przesyłanie. Pokazuje 8%. Chwilę wcześniej jeszcze pokazywało, że mniej więcej do 3 godzin powinno być wrzucone. Plan na dzisiejszy dzień. Jadę na siłownię, najpierw zacznę aktywnie, a później to się okaże, zobaczymy co wyjdzie. Czyli tradycyjnie, nic nie zaplanowane, co będzie, to będzie. Wczoraj cały dzień padało, nic nie nagrywałem, przez co sobie odpocząłem ładnie i poedytowałem filmik. No ale wyjazd stąd był naprawdę kosmiczny. Ja już trening zrobiony, teraz troszeczkę ochłonąć. Co, myśleliście, że będę nagrywał po raz kolejny? Nie, bez sensu. Szkoda czasu na to, żeby oglądać, jak po raz kolejny gdzieś tam coś sobie robię. Zwłaszcza, że w środku leci taka, wiecie, popularna radiowa muzyka. Później YouTube ma pretensje, że wykorzystałeś jakieś utwory, które są gdzieś tam chronione prawem. Z drugiej strony guzik mnie to obchodzi, bo i tak nie spełniam żadnych warunków, żeby cokolwiek mieć współpracę z YouTube'em. Ale mimo wszystko, jak mam się gdzieś tam, wiesz, mają mi jakieś ograniczenia, coś tam wprowadzać, głupie, to bez sensu. Kolejny filmik wrzuca się, będzie, myślę, że w piątek. Tak w odstępach tygodnia czasu będę wrzucał, żeby też to zbyt szybko temat się nie wyczerpał, to jedno. A drugie, żebyście mogli też troszeczkę zatęsknić za tymi filmikami. Jestem chamem, tak, otóż to. Nie, no tak myślę, że raz na tydzień to będę miał spokojnie czas na to, żeby, wiecie, nie zawsze jak wrócę mam siłę, żeby cokolwiek edytować. A w tej chwili jak mam już, że tak powiem, materiały z trzech źródeł, bo jest zarówno to Osmo Action Pocket 3, jest wróć Osmo Pocket 3, Osmo Action 4 oraz dron DJI Mini 3 Pro, no to tutaj troszeczkę jest, bo trzeba po tej playliście skakać, żeby to wszystko powybierać. Oczywiście dużą część materiału trzeba odsiać, więc to jest naprawdę, jak ktoś tego nie robił, no to nie wie, ale to jest naprawdę kilka godzin, zwłaszcza jak gdzieś tam komputer nie jest za szybki i no i co, no i program tak samo, gdzieś tam obsługa tego programu skrótowo. Więc żeby zedytować taki filmik, no to muszę gdzieś tak 6-7 godzin posiedzieć nawet nieraz, żeby to jakoś tam sobie wyglądało, nie? No i co dalej, no fajny internet tutaj jest, trzeba przyznać, bo zacząłem wrzucać filmik, bardzo szybko się zaczął uploadować, myślę, że w przeciągu 2 godzin do 3 będzie już wrzucony, później gdzieś tam musi się jeszcze przetworzyć, jeśli chodzi o jakość, muszę pododawać wszystkie te napisy i inne dziwne rzeczy, stworzyć miniaturkę, no ale tutaj jest spoko, bo w poprzednim miejscu jak byłem, to filmik, który oglądaliście na temat Cebu i Tagbilaranu, mojej podróży, żeby was nie skłamać, 3 dni, 3 noce komputer chodził non-stop i ten filmik się przesyłał. Tak wolny był tam internet, nie? Więc też się nie dziwcie, że po prostu te filmiki gdzieś tam częściej nie są zamieszczane, bo po prostu nieraz fizycznie nie ma takich możliwości. Hello. Wash and dry. Yes, wash and dry.
How much? 195. How long is open? How long is open here? We close at 7. 7? Okay. Just come back anytime. Yeah, okay. Thank you so much. Piteczek dla mnie. Pięknie, zapłacone. Peranie się będzie robił. Do 17 mają otwarte. Wróć, do 19 mają otwarte, także można jechać, podbijać Filipiny. Ciężko jest mówić o podbijaniu czegoś z pustym żołądkiem, także najpierw musi wjechać Micha. Tutaj macie taki Joyce Chicken in Tao. Powiem wam szczerze, mają tutaj świetne krewetki, które za chwileczkę wam pokażę. Tutaj łapcie menu. Mniej więcej jak to wygląda. I mnie interesuje tutaj seafood. Pierwsze z góry sweet chili prawns 300 peso. Do tego ryż i kolawka i będzie wychodka. Za chwileczkę wam wszystko pokażę. Oczywiście dostałem nie to co chciałem. Czy to są krewetki, ale są dwa rodzaje, tak? Są tak zwane shrimps i są też prawns, coś takiego. Nie umiem tego wymawiać, sorry. Zamawiałem prawns, ale nie mają, więc dostałem shrimps. Krewetka krewetką, podobno różnią się bardzo, ale mnie to nie robi różnicy. Także mam ryż, mam to. Pobieram sobie wszyściutko ze skorupki, wymieszam ryż razem z sosem i biorę się za jedzenie. No dobra, najedzony, to teraz zabieram was w podróż. A dokąd? Pewnie nie mówiłem jeszcze. W zasadzie nie będę mówił, zobaczycie na miejscu, a jak? Słuchajcie, jesteśmy pośrodku niczego, ale tak naprawdę tutaj gdzieś powinna być tak zwana ukryta plaża. Jeżeli trafiłem dobrze, to będzie to fajne miejsce. Ale tutaj trafić coś po mapie Google, to nieraz naprawdę jest wyczyn. Natomiast widoczek jest piękny. Jak to wygląda z bliska.
No i ja się pytam, gdzie jest ta właściwa ukryta plaża. Chodzę, szukam, znaleźć nie mogę. Gdzieś tutaj. Muszę przedostać się przez skały. Nie ma lekko. Pierwszy. Znalazłem. Zobaczcie tylko to, że niesamowite jest, że te ogromne skały to są też części skamieniałej żyrafy koralowej. Jaka siła jest natury. Niesamowite. Zobaczcie, super miejsce. Tu można rzeczy schować. Albo taka plażyczka. Ukryta wśród skał. Woda mega ciepła. Tutaj jest dosyć taki fajny, przyjemny, drobny kamyczek. Więc można tutaj posiedzieć i pochillować. Słuchajcie, piękna sprawa. Thank you.
niestety, ale do zachodu słońca tutaj zostać nie będę mógł. Czy no w sobie mógłbym, ale to wiąże się, wiadomo, z powrotem po zmroku. A to nie jest naprawdę nic fajnego. Wiem, że się powtarzam, ale też ostatnio nie chwaliłem się. Gdzieś trafiłem też po zmroku właśnie psa, który już był gdzieś tam potrącony przez kogoś. Ja tylko dodatkowo na niego najechałem i powiem wam szczerze, że to nie było fajne uczucie. Niewiele widać i naprawdę, jak nie trzeba, to lepiej nie jechać, a jak już trzeba, to zrobić to powolutku. Ja myślę, że nie będę ryzykował, zostanę tu jeszcze z pół godzinki i lecę. Akurat będzie 16:30, no to na 18:00 zdążę wrócić, tak najpóźniej, nawet z jakimiś przystankami, odbiorę jeszcze pranie i będzie koniec dnia w zasadzie dla mnie. I żebyście mieli jasność, że taką ukrytą plażę nie jest właśnie tak wcale łatwo znaleźć. Dlatego idzie się taką ścieżką. Zobaczcie.
zaraz robimy prowokację. To co wam wcześniej mówiłem, przede mną jest sklep 7-Eleven. Nie wiem czy widzicie, tam taki ziomuś o z gwizdeczkiem, na szaro ubrany. To jest, rozumiecie, operator wszystkich pojazdów tutaj. On pomaga wyjeżdżać, on parkuje, jak byle jak cokolwiek, także za chwilę zrobimy prowokację. Podjadę, postawię byle jak skuter, idę kupić jakąś wodę do 7-Eleven i zobaczycie za chwileczkę jak wyjdę, jak będzie zaparkowany skuter. Trzeba było kupować, zobaczcie. Przejściówkę można na miejscu nawet kupić uniwersalną, jakby człowiek chciał w 7-Eleven. Dobrze wiedzieć, nie trzeba brać z kraju. Ciekawe co to za broń. Kurkowa. Zardzewiała troszeczkę. Widać po magazynku, że jedna rzędówka. No i to co mówiłem, zobaczcie jak ślicznie zaparkowany skuter stoi. Gdzie jest ziomek? Tu jest ziomek. Thank you man. I tak się to robi. Jeszcze butelkę do plastiki. Także jak sami widzieliście, podjeżdżacie, parkujecie byle jak, zostawiacie skuter, idziecie sobie do sklepu, przychodzicie, już jest zaparkowany, należycie do wylotu przodem przejściutko. Jak jest dużo, to wszystkie ładnie, elegancko stoją obok siebie, później nawet wyprowadzają jak trzeba i tyle. Sposób na jakieś zarobienie paru groszy jest. Trzymajcie się, na razie.